Dobra, zaczynamy. Gotowa. Gotowa. Telefon tu został. Czekaj jeszcze momencik. Poczekajmy. Telefon to wynieś go, No możesz już gościa wynieść. rozpoznałam to. Przepraszam, już. Gdzie jest Zosia? Pojechała już do domu, już nadajemy na żywo. Jak tam? Dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy. Dobry wieczór. Nie dzień dobry. Już mi się wszystko myli. Dobry wieczór. Czy nas dobrze widać i czy nas dobrze słychać? Halo, halo. No i co, mamy listopad? Mamy listopad. Nie jest lekko, słuchajcie. Chociaż Ale powiemy. coś nie jest ciężko. Nie, nie jest ciężko. Czekajcie, w którą stronę? A, Nie ma tak. śniegu, jak to nieraz bywało. No, mogłoby już tak być. Tak. Chociaż w Zakopanem spadł, prawda? Ale tak. Spadł. Nie wiem, jaka jest teraz sytuacja pogodowa w Zakopanem. My jesteśmy w Małopolsce pod Krakowem i u nas nie ma śniegu. O, już piszą pierwsze osoby, że widać i słychać. Super, dziękujemy bardzo. U nas nie ma śniegu, nawet nie ma przymrozków, chociaż powoli po roślinach widać tych bardziej wrażliwych, że chłód już przeszedł, taka chłodna fala. To nie był jeszcze przymrozek, ale już się zrobiło chłodniej, już są chłodne noce i wiem, że na przyszły tydzień zapowiadają właśnie takie koło 2-3 stopni. No i się zaczyna taka nerwówka powoli, czyli czy szykować ogród do zimy. Dzisiaj będziemy właśnie o tym mówić, czyli będziemy mówić o tym, co robimy w ogrodzie w listopadzie. Oczywiście mamy ze sobą planer zaradnego ogrodnika, Mamy. planer Alicji i po kolei planer Lucyny i po kolei będziemy omawiać takie newralgiczne prace, najważniejsze. Nie bez kozery jesień bywa nazywana już nowym sezonem ogrodniczym, że wtedy się właśnie zaczyna, czy wtedy się pracuje na ten nowy sezon ogrodniczy i podpowiemy parę rzeczy, które warto zrobić właśnie teraz, żebyście wiosną mieli mniej pracy, no i nie przegapili pewnych rzeczy. Także tak, żeby wiosną było kolorowo, to teraz trzeba harować. Trochę się napracować, tak. Tak. I jeszcze można zrobić wiele rzeczy, których na przykład nie zrobiliście w listopadzie. To nie jest powiedziane, że już listopad to jest rozdział zamknięty, bo można jeszcze kontynuować prace, które powiedzmy są zaplanowane na listopad, ale się nie zdążyło zrobić, przepraszam, na październik, ale się nie zdążyło zrobić. To się robi w listopadzie. Tym bardziej, że jest dobra pogoda. No właśnie, bo A to, że się tam coś tam się oziębia, bo ty mówisz już, mówisz o zimie. Ale nie, to nie są jeszcze takie chłody, prawda? No. I właśnie pamiętajcie, że jak chcecie działania jakiekolwiek podjąć w ogrodzie, to sprawdzajcie prognozę pogody, no i po prostu musicie to ocenić. Niestety bardzo często ta ocena jest związana z doświadczeniem. Nie wszyscy macie to doświadczenie. Możecie próbować, możecie właśnie posiłkować się planerem, no bo tutaj tydzień po tygodniu my mówimy, co można robić i nawet takie wskazówki właśnie udzielamy. Jeżeli jest dobra pogoda, to zrób to i to, a jeżeli na przykład zapowiadają śnieg i będzie chłodno, no to już zrób co innego. Nie wiem jak w waszych ogrodach, ale u nas jest jeszcze całkiem przyjemnie i kolorowo. Kwitnie dużo bylin. Dzisiaj byłyśmy na obchodzie. Okazało się, że kwitną dzielżany. Kwitną astry. I to ładnie kwitną. Jeszcze nie wszystkie dzielżany się otworzyły. Tak. I kwitną astry nowoangielskie, nowobelgijskie. Wrzosolistne. Wrzosolistne, astry krzaczaste. Właśnie warto, żebyście spojrzeli, kto ma oczywiście planer, a to jest taka jakby, gdzie mam pokazać, taka strona u nas, w tą stronę chyba. Tak, tak, gdzie pokazujemy przykładowe rośliny, które kwitną w listopadzie. Kwitną albo są kolorowe. Jeśli na przykład
Warto właśnie tak rzucić okiem na swój ogród w listopadzie. Jeśli uznacie, że właśnie brakuje jakiegoś koloru, to możecie sobie to zanotować właśnie w planerze ku pamięci na przyszły rok, że należy posadzić właśnie w pierwszym tygodniu, tam gdzie macie wolne miejsce, w pierwszym czy drugim tygodniu listopada, o tutaj, gdzie jest wolne miejsce, sobie zapiszcie, że żeby posadzić coś na przykład, co Wam się podoba oczywiście. No bo dalej szkółki są otwarte i dalej można sadzić rośliny, słuchajcie. Tak, albo to posadzić można też, przepraszam, powiedziałam zaznaczyć w listopadzie, ale można też zaznaczyć wiosną, w którymś miesiącu wiosennym, na przykład właśnie, w kwietniu, w maju, nawet w pełni lata, żeby na przykład były chryzantemy pięknie kwitnące, ogrodowe, to możecie je spokojnie posadzić latem lub wiosną, żeby one się rozrosły, a w przyszłym roku w listopadzie, jak znalazł, będziecie mieli w tym miejscu kolor. Słuchajcie, a propos chryzantem, to ja od razu nawiążę do tego naszego i nie tylko naszego apelu, bo bardzo wielu ogrodników, którzy działają w mediach społecznościowych, wzywało właśnie do kupna chryzantem od handlarzy, którzy, jak wiecie, no, zostali po prostu zaskoczeni bardzo niemile i cmentarze zostały zamknięte i oni zostali z towarem i boją się, że go nie sprzedadzą, a pamiętajmy, że oni handlują jakby teraz, zarabiają na cały rok, tak? Ale to już wszyscy wiemy, o tym jest bardzo głośno, o tym się mówi. Natomiast jest kwestia tego, czy te chryzantymy, które teraz kupicie, czy można je posadzić do ogrodu i czy one przeżyją. Otóż na dwoje babka wróżyła, bo są chryzantemy ogrodowe, które my na przykład mamy w naszej szkółce i mamy w naszym ogrodzie, ale one wyglądają trochę inaczej niż te, które są oferowane właśnie w okresie tym świątecznym. I raczej te chryzantemy, które są teraz sprzedawane, one z kilku powodów raczej mają marne szanse, żeby przeżyć. Po pierwsze dlatego, bo one w ogóle były cały sezon trzymane po prostu pod namiotami i one nie są zahartowane. I to widać, bo bardzo często te chryzantemy dosyć szybko brzydną. Jeżeli je kupiliście teraz i chcecie, żeby były ozdobą domu, tak jak ja to robię na przykład i stawiam na progu, to jak widzę, że dużo pada albo idzie chłodniejsza noc, to ja je po prostu albo nakrywam, albo chowam do środka i dzięki temu przez dłuższy czas udaje mi się je zachować w dobrej kondycji, nawet do grudnia, a nawet i dłużej, jeżeli jest sprzyjająca pogoda. I teraz możecie spróbować je też posadzić do ogrodu, bo myśmy takie chryzantemy w zeszłym roku posadziły i one przezimowały, bo była łagodna zima. No ale jaka będzie zima w tym roku, kto to wie, prawda? Więc możecie próbować. Natomiast to nie są te same chryzantemy, które my oferujemy w naszej szkółce i które my uprawiamy w naszym ogrodzie. I teraz, więc no to jest takie ryzyko, ale można spróbować, czemu nie? Ja tutaj widzę, że jest dużo komentarzy, to ja może troszkę zacznę czytać, bo bardzo fajnie, że piszecie, co u Was słychać, co u Was się dzieje i zadajecie pytania. Jak najbardziej ten live jest właśnie po to, nie tylko żebyśmy my gadały i się mądrowały, tylko żebyście Wy mogli nas o różne rzeczy pytać. Proszę, Dawid i Kamil pytają, czy mogą jeszcze posadzić piwonie, bo w szklarni są przykryte ziemią. Tak, możecie jeszcze sadzić rośliny, a jeżeli nie możecie ich posadzić, to możecie je przechować do wiosny, tylko po prostu trzeba je zabezpieczyć. I właśnie to jest jedna z takich prac ogrodowych, które możecie teraz wykonać, to znaczy, jeżeli nie macie już siły albo boicie się, bo jakby miały teraz przyjść mrozy, no to jest takie ryzykowne już sadzenie o tej porze bylin, dlatego możecie je wykopać, przechować do wiosny i posadzić na wiosnę. Przepraszam, tu wejdę Ci w słowo, jest ryzykowne sadzenie bylin wykopanych i podzielonych. Mhm. Natomiast nie jest ryzykowne przy tej pogodzie, jaką mamy, posadzenie bylin, które macie w doniczkach, które są w doniczkach i mają, ich bryła korzeniowa jest ustabilizowana. Tak, tak. Także tak. Tych bylin się nie bójcie sadzić. Piwonie mają gołą, nie to, że bryłę, tylko po prostu gołe
kłącze, prawda? No to też Więc zależy, czy ktoś wykopał i tak. w całości chce przesadzić, czy po prostu wykopał i podzielił, ale ona ogólnie nie trzyma tak bardzo tej bryły, Ale więc gdybyście tak, ryzykownie. gdybyście posadzili teraz piwonie, to trzeba naprawdę je kopczykiem dosyć sporym, dosyć spory kopczyk nad nimi usypać. Tak. A wiosną pamiętać, żeby rozgarnąć, zwłaszcza gdyby to były piwonie wczesne, bo są piwonie takie, które już wychodzą nawet w połowie lutego, botaniczne piwonie potrafią Z wyjść tym, z że gruntów. i to w naszym planerze też powtarzamy, że te kopczyki to dopiero zaczynamy usypywać, jak przez kilka dni będzie ujemna temperatura i wierzchnia warstwa ziemi trochę przymarznie, dlatego, bo różne gryzonie będą sobie wcześniej szukać miejsca do zimowania. Jeżeli za szybko usypiecie te kopczyki, to one tam po prostu wlezą. Taki kopczyk jest wymarzonym domkiem na zimę dla Raz się o tym przekonałyśmy bardzo, tak, bardzo dla boleśnie gryzonia. i straciłyśmy ponad 300 sztuk sadzonych róż, bo zrobiłyśmy właśnie kopiec, przykryłyśmy róże, obsypałyśmy je i to było trochę za wcześnie, to było w zeszłym roku w połowie mniej więcej listopada, pod koniec listopada, ale jeszcze nie Tak. było tak zimno, tylko wiecie, my pewne prace w szkółce wykonujemy wcześniej, no bo boimy się, że nas złapie Że spadnie mróz, śnieg i tak, wtedy. znaczy nie mróz, ale śnieg, że spadnie i będzie bardzo właśnie trudno to zrobić. No i teraz już wiemy, że jeżeli się tak robi, no to trzeba wyłożyć trutki na myszy też w ten kopiec i wtedy jest jakaś szansa, że one nie zjedzą wszystkiego. Ogólnie w listopad to jest przygotowanie, nie okrywanie na zimę, tylko przygotowanie siebie i ogrodu do okrywania, przygotowanie do okrywania, czyli gromadzenie wszelkich materiałów, ale to w szczegółach Będziemy powiemy dalej. potem. Dobra, Zaczęłaś, ale dalej miałaś pytania. pytania, tak, Tak, czy czy tak? można jeszcze kosić trawę? Tak, jak najbardziej trawę kosimy, dopóki rośnie, szczególnie, że koszenie pomaga nam też usunąć liście opadłe z drzew, prawda? Bo kosiarka to mieli wszystko i jak ktoś ma kosz, no to wciąga do kosza, więc jak najbardziej, tylko nie tak nisko. Czy w listopadzie można, aha, jeszcze posadzić piwonię, to było drugie pytanie i już odpowiedziałyśmy. Jeszcze kwitną róże, lawenda, lwie paszczy, nasturcje. U nas też kwitnie lawenda i ona zaczęła kwitnąć bardzo późno drugi raz i pięknie teraz wygląda. Róże też, właśnie chciałam powiedzieć, że poza dzielżanami kwitną u nas i złocieniami i astrami kwitną też róże i to bardzo różne odmiany różnych róż. Teraz tak dalej. U mnie jeszcze kwitną dalie. U nas też kwitną dalie, nie było mrozu. To jest chyba tak pierwszy raz, mi się wydaje, że w listopadzie mamy dalie jeszcze. Pierwszy raz taka sytuacja. Zazwyczaj przechodził jakiś taki przymrozek i ścinał po Bo nie prostu. było przymrozku, tak. Nie Kiedy było. mogę okrywać trawę ozdobne przed zimą? Pozdrawiam cieplutko. No to też dopiero czekajmy. Można już się związać i to Tak, już będzie pomoc bo duża, to jest prawda? duża, będzie ta praca już wykonana częściowo, tylko związać na razie. Tak. A później obsypać, jak już właśnie będzie chłodno, z tym, że tak na dobrą sprawę my już od jakiegoś czasu takich dużych kęp traw, ale już takich naprawdę wieloletnich, osadzonych, nie okrywamy, no to już zależy, gdzie kto mieszka i jaka jest u niego zima. No my już ryzykujemy i nie okrywamy, a wszystkie młode, świeżo sadzone i takie 2-3-letnie trawy na pewno trzeba Tak, ukryć. tak. Przez pierwsze 3 lata warto. Pani Danuta pisze, u mnie lawenda dopiero teraz kończy drugie kwitnienie, czy ją teraz ściąć? Jeśli tak, to jak? Ja bym nie ścinała, ja ja bym też nie. Poczekała do wiosny. Czy można jeszcze przesadzać róże? Jak najbardziej. W Tak. ogóle teraz listopad to jest idealny czas na sadzenie róż z gołym korzeniem. Można ciągle zamawiać ze szkółek właśnie takie róże. I I przesadzać. przesadzać też, no bo one już powoli tracą liście, a nawet jak nie tracą liści, bo pamiętasz, tej zimy to były róże, które w ogóle niektóre zupełnie nie straciły liście i były całe, całe ulistnione. Tak. Ale można one, te funkcje życiowe, że tak powiem, czyli one już po prostu śpią, tylko no, dlatego im to nie Listopad jest przeszkodzi. Bardzo dobrym miesiącem, cały listopad do sadzenia i do przesadzania róż. Dawid pisze, że kupili sadzonki wiąz Turkiestanu, czyli po prostu chcieli posadzić żywopłot, prawdopodobnie z gołym korzeniem sadzoneczki i jak złamaliśmy taki patyk, czyli sadzonkę, to po prostu był suchy, czy odbije na wiosnę z gruntu, korzenie miał bardzo ładne.
No nie wiem, bo nie wiem, dlaczego był aż taki suchy. I czy to był tylko jeden taki suchy, czy wszystkie te sadzonki. Powinien nie być suchy tak naprawdę, no ale korzenie, jeżeli korzenie miał były ładne, ładne i korzenie były żywe, to może odbić gdzieś tam z szyjki korzeniowej. Bo na wiosnę po prostu zetnij go równo z ziemią i tyle. No tak. Co zrobić, kiełkuje mi czosnek ozdobny i szafirki? No, szafirki to jest normalna rzecz. Szafirki mogą, czosnek trochę mniej, no ale no, to, no co zrobić? Mówiłyśmy no, o tym wcześniej, czy w którymś spacerku, że szafirki to są takie rośliny, które wypuszczają liście jesienią, a kwiaty wiosną. I to jest u szafirków to jest jak najbardziej normalne. I tak się dzieje co roku. Tak się dzieje co roku. Natomiast jeśli chodzi o czosnek, to moim zdaniem być może, może był troszeczkę za płytko posadzony, bo w tej chwili pamiętajcie, że czosnki ozdobne, narcyzy, w ogóle rośliny cebulowe, które wcześniej były posadzone, one już mają pod ziemią taki zielony gdzieś na 3 cm, 4 cm kiełek, tak? I w tej właśnie postaci one powinny przeżyć zimą okres schłodzenia, przemrożenia właśnie i to jest wszystko prawidłowe. Ja bym się nie przejmowała, bo czosnek wytrzyma niskie temperatury. No można okryć stroiszem, tak, nie? Tak, stroiszem. I czy posadziłyśmy cebulki te, co ja tak zwariowałam i tak dużo zasadziłam? Nie, jeszcze nie posadziłam. Ja właśnie chciałam powiedzieć, że była ciekawa, czy się przyznasz. Następne pytanie. Czy mogę teraz przesadzić różę? No to już powiedziałyśmy, gdzie posadzić języczkę przewalskiego. Języczki lubią wilgoć i lubią płócień. One, to nie jest to, że one nie będą rosły w słońcu. One będą rosły, ale mogą bardzo mdleć w trakcie upałów. Mogą też rosnąć w cieniu, także w dowolnym miejscu, byle miały naprawdę dużo wilgoci. I jeszcze ktoś pytał, czy można jeszcze zamówić zawilce japońskie i posadzić. Jak najbardziej. Ogólnie, słuchajcie, możecie wszystko sadzić, dopóki ziemia nie jest zamarznięta. Jeżeli nawet zamówicie i nie zdążycie posadzić, możecie zadołować. W naszej szkółce do 8 listopada trwa wyprzedaż do minus 20% na cały asortyment. Mamy duże zniżki, bo przypominam, że na wiosnę nie będzie sprzedaży. Nie sprzedajemy roślin na wiosnę na bylinylucyny.pl. Być może latem zrobimy krótką akcję sprzedażową, ale na pewno na wiosnę nie będzie żadnych bylin, nie zrealizujemy żadnych zamówień, także jeżeli chcecie jeszcze jakieś rośliny z naszej szkółki, a byłam ostatnio na obchodzie i jest ich coraz mniej, to naprawdę słuchajcie, spieszcie się, bo my celowo też nie robiłyśmy sadzonek w drugiej połowie lata pod kątem wiosny, bo wiedziałyśmy, że nie będzie tej sprzedaży wiosennej, więc po prostu nasze zapasy powoli się kończą. Będziemy na pewno, to nie jest tak, że szkółka będzie zupełnie zamknięta, będziemy ogłaszać właśnie takie akcje sprzedażowe, ale na pewno nie będzie tak na stałe otwarta, bo po prostu my nie wydalamy, nie wyrabiamy, już mówiłyśmy wiele razy o tych powodach, musimy też zadbać o ogród, bo ogród, nasz ogród ma prawie 20 lat, no 16 lat i on po prostu, rośliny się bardzo rozrosły, szczególnie, że jak wiecie, myśmy sadziły duże rośliny, bo chciałyśmy nadrobić i szybciej efekt, no ale teraz trzeba ponieść tego konsekwencje i właśnie zadbać o nie i faktycznie musimy się trochę na tym skupić, szczególnie, że no tak naprawdę to jest to, co kochamy i właśnie, żeby móc się z Wami dzielić wiedzą ogrodniczą i pokazywać Wam różne rzeczy, to musimy po prostu mieć gdzie. Także szkółka będzie zamknięta, to znaczy zamknięta wiosną, a tak to takie krótkie akcje. Jeśli nie zdążę wsadzić małych krzewów typu hortensja bukietowa, pęcherznica, forsycja, to czy mogę je zadołować w doniczkach, czy wsadzić do gruntu? Tak, właśnie to już mówiłyśmy, po prostu można zadołować sobie gdzieś w dowolnym miejscu w ogrodzie, wykopać po prostu rowek, posadzić razem z tymi doniczkami i później właśnie jak się chłodniej zrobi, nakryć, a jeżeli tam nakryć włókniną lub stroiszem. Tak, od góry i potem jeszcze zasypać kopczykiem. I to jest świetny sposób na przechowanie sadzonek. Czy jeżeli nie zdążą posadzić cebulek, czy jeszcze można? Jak najbardziej można sadzić. W najgorszym wypadku one po prostu nie zakwitną albo nie zakwitną tak okazale,
Ale, zakwitną albo później później. zakwitną, ale tak naprawdę, jeżeli ich nie posadzicie, no to one po prostu, To nic z nich to nie nic ich będzie. tak nie będzie, więc spróbować można. Wszystkie są suche, 40 sadzonek to o tym wiązie, no nie wiem, krótko zetnij. Witajcie dziewczyny, cześć. Czy można wysiać jeszcze byliny, a wiosną przesadzić na miejsce docelowe? Wysiać byliny? No jak najbardziej, w ogóle całą zimę siejemy byliny, to jest nasze główne zajęcie zimą. Kuwety dawaj i jedziemy, bo większość bylin musi zostać przemrożonych. Właściwie Tak, no, wszystkie muszą być. Nasiona bylin Tak, przemrożone, więc... zwłaszcza poznacie je po tym, że one w ogrodzie się same wysiewają, czyli macie, dają wam sygnał, aha, wysiałem się sam, przeżyłem zimę i jestem. Więc jak chcecie mieć więcej, jestem, ale za chwilę mnie nie będzie, bo przyjdzie ogrodniczka i mnie wyplewi, bo nie będzie wiedziała, Co to jest? że to jestem ja. Więc również możecie sobie właśnie teraz różne rzeczy analizować i wpisywać do planera, co wymaga, jest pewna grupa, taka żelazna roślin, bylin, które się wysiewa jesienią. I żeby, po to, żeby one właśnie zimę, czyli ten okres schłodzenia, przeżyły już w ziemi. To są na przykład pierwiosnki, wszystkie pierwiosnki, tak? To są sasanki. Sasanki w ogóle to sasanki należą z kolei do takich roślin i do takich nasion, które trzeba zaraz, natychmiast po zebraniu, czyli już dawno jest w tej chwili, jak to się mówi, Tak, bo musztarda. To parę miesięcy Powiedzieć. temu trzeba było zrobić. Dlatego często kupione w sklepie nasiona sasanek nie wschodzą, no bo one właśnie już za późno są posiane. Nasiona sasanek muszą być świeże, czyli nie powinny zaschnąć za bardzo na łodydze, prawda? Nie powinny za długo tam być. Powinny być właśnie jeszcze niezbyt jakby w pełni dojrzałe, ale już na tyle dojrzałe, żeby je wysiać. I one powinny być wtedy wysiane. Dobra. Tak. I ja myślę, że najlepiej by było siać je jednak mimo wszystko do jakichś pojemników. Czy można bezpośrednio do gruntu? Nie. Do pojemników, do doniczek. O tej porze też wysiewamy dzwonki. Dzwonki jest sporo tych byli, tak, dzwonki które możecie teraz. Tak. My oczywiście w planerze podajemy te, które my przez zimę wysiewamy, no to wam wypisujemy je w kolejnych miesiącach, nie? I tygodniach. No i w kalendarzu też, bo w Katam jest kalendarz wysiewu... Ale nie bylin, tylko bylin nie mamy, jednoroczny. Tak. Część moich narcyzów ma już dobre 15 centymetrów, czy mam się bać? No. Słuchajcie, stroisz. Stroisz jest naprawdę fantastyczną rzeczą. W ogóle może nie wszyscy wiedzą, co to jest stroisz, więc i skąd go wziąć. Stroisz to są takie gałązki roślin iglastych, którymi nakrywamy wiele, wiele roślin. Przede wszystkim one mają świetne zastosowanie na skalniaku, gdzie nakrywamy rośliny, byliny zimozielone, różne skalne takie, które są odporne na mróz, ale nie lubią wiatrów i przede wszystkim bardzo by im szkodziło, gdyby spadł na nie ciężki śnieg i je przygniótł i tak przez dłuższy czas zalegał. Co prawda ostatnie zimy takie nie były, po prostu nie było tych opadów śniegu, ale mimo wszystko ten stroisz warto nakładać. Stroisz również chroni przed nadmiernym, takim ostrym, takim dzikim, wściekłym słońcem. Które może popalić, tak, albo które może popalić, też, zwłaszcza nie? Zimozielone rośliny, na przykład wrzosowisko warto stroiszem okryć, żeby nie było zbyt szczelnie okryte, żeby tam było krążenie powietrza między tymi właśnie gałązkami, ale żeby słońce nie przypaliło nam. Ciekawe jest, kiedy te narcyzy były sadzone, że one już mają 15 centymetrów. Słuchaj, no miała prawo... Bo to prawo, pan zadał pytanie. Pan, czyli pan miał prawo posadzić narcyzy, jeśli zgodnie z radami i ze sztuką, prawda? To miał prawo posadzić na początku września, nawet w końcu sierpnia, bo narcyzy należą do cebul, które się sadzi wcześniej. Narcyzy?
Narcyzy, tak, tak, narcyzy, tak, faktycznie, no oczywiście. tak, Ale dobra, pomroczność jasna. ale myśmy wam pokazywały przecież cały rząd narcyzów, które ty kupiłaś, Tak, ja w zapomniałaś styczniu i ja właśnie, posadziłam znaczy je ja je w grudniu, w kupiłam, zeszłym roku a w ty je grudniu, sadziłaś. a dzięki temu, że właśnie one zostały posadzone, to one i tak późno, to zakwitły też później, kiedy inne już To też jest przekwitały. metoda. No więc tak, jest metoda, no. To też jest metoda. W każdym razie lepiej posadzić, niż posadzić nawet za późno, niż nie posadzić i czekać do wiosny, bo wiosną to jest dopiero morderstwo. No tak, to na pewno. Czy cebulki pustynnika posadzić do jakiegoś koszyka, żeby mi mysior nie zjadł i czy teraz można? To pustynnik ma takie bardzo rozłożyste kłon. To nie są cebule na pewno, to są bulwy. Bulwa z takimi karpa, korzeniami. Wygląda jak ośmiornica, no tak, po prostu. Bardzo szeroko rozczapiżone ma te korzenie i no, można spróbować na przykład do skrzyneczki. Faktycznie mysior lubi je zjadać, mi zeżar bardzo dużo pustynników, niestety. Można. Czy muszę obciąć kwiaty hortensji bukietowej, które ostatnio przesadzałam, a ma piękne kwiaty? No, przesadzałam, ale ona już śpi, prawda? Ona i to już właściwie są zaschnięte te kwiaty, więc nie powinno to mieć żadnego znaczenia. Nie musimy obcinać kwiatów hortensji bukietowych, bo one bardzo ładnie wyglądają. Tak, to pani przesadzała i dlatego pyta. Nie? Cudnie, no, tak. Ale nie, ona już śpi, nie, ta hortensja. Ona śpi wiosną. Zakochałam się w waszym klonie Dissectum Garnet, czy kupię w waszym sklepie? My mamy siewki z naszego klona Osakazuki, robimy selekcję, sprawdzamy, czy się ładnie przebarwia, natomiast z klonów palmowych, nie mamy klonów palmowych w sprzedaży. Czy mogę zdjąć darń, posadzić cebulki, czosnków, krokusów, tulipanów i przyłożyć ten darń z powrotem? Jak najbardziej, jest właśnie to tak. Super metoda i kiedyś nawet pokazywałyśmy taką, jak to się tak nacinało się taki kwadrat, tak. Nie, prostokąt, przez środek też było nacięcie, jak książkę się otwierało, wsadzałyśmy tam te Układa cebulki się i z powrotem, tak. Super na trawniku wygląda. Jak przyciąć hortensję bukietową, która ma wiele, ale bardzo lichych gałązek, puściła tylko jeden marny kwiat. To jednoroczna roślina. Ściąć ją całą na wiosnę, czy jakiś pęd zostawić? No, polecam oczywiście szkołę cięcia i tam krok po kroku pokazujemy, jak ciąć hortensję bukietową. No, krótko się ją ścina. Trzeba ściąć wszystkie bezlitośnie, bez żadnego litowania się te właśnie drobne gałązki. Absolutnie wszystkie. A jak jest coś grubszego, no to zostawić na niej, powiedzmy, tylko jeden pąk, bo jest, na razie jest młoda i tylko wiosną. Dobra, czy można teraz posiać irysa żółtego wodnego? Na jakim stanowisku? No jeżeli siać jakiekolwiek byliny, to do pojemników, to już powiedziałyśmy. Ja nigdy nie siałaś kiedyś jak irysa? Nie musiałam siać, bo to się sam sieje. Rozsiewa i to bardzo obficie. Po prostu można, tak, ja bym posiała do doniczek albo do gruntu, dlatego że to właśnie, że się sam sieje i wspaniale w różnych miejscach ogrodu nagle pojawia się, to znaczy, że właśnie się nasiona wypadły, przeżyły zimę, nie musiały być nawet przykryte, przeżyły zimę, przemarzły i na wiosnę z nich wyrosły nowe rośliny. Tutaj jest, narcyzy były sadzone we wrześniu, te, które mają teraz 15 cm. No to czyli były sadzone prawidłowo, aczkolwiek widzicie, no jest tak, że pewne, ja mam taką teorię, że będziemy musieli dokonywać jakichś zmian w ogólnie przyjętych zasadach uprawy i pielęgnacji roślin, bo po prostu ten sezon u nas, przynajmniej przez kilka ostatnich lat, wyglądał zupełnie nienormalnie. Nie wiem, czy tak będzie na stałe. Prawdopodobnie będziemy musieli w jakiś sposób będą lata, że będą typowe zimy i chłodne, a będą lata, że będą zimy dużo bardziej łagodne. No i wtedy trzeba będzie pewne rzeczy wykonać później bądź wcześniej, no w zależności czy od pogody. Te narcyzy nie były posadzone zbyt płytko. Płytko. Bo mają prawo wyjść, ale 15 centymetrów to trochę jest dużo, jest nie? Trochę dużo. Czy można jeszcze przesadzić różę, jeśli tak, to czy przyciąć gałęzie? To o przesadzeniu już mówiłyśmy. Jeżeli przyciąć, no to minimalnie, ale tniemy róże na wiosnę. Jak i kiedy przycinać czeremchę, która była w tamtym roku przesadzona z donicy do gruntu? O odcięciu czeremchy będzie w szkole cięcia 2. Tak. Tak?
Tak. Będzie? Będzie. 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 Należy się z nią obejść tak, jak z wszystkimi świeżo, nowo posadzonymi w tamtym drzewami. Roku przesadzona z donicy do gruntu, w tamtym roku. W tamtym No dobra, roku. Ale już jest jesień, a teraz no to czyli jeszcze raczej nie była, nie tniemy. Powinna być wiosną krótko przycięta, żeby się ładnie rozkrzewiła. Jeśli nie zrobiłaś tego w ubiegłym roku, to teraz na wiosnę właśnie przytnij ją krótko, żeby nadać jej ładny kształt, bo tylko to Ale jej, to dopiero na wiosnę. Ale dopiero na wiosnę, tak. Marcinki obsychają od dołu łodygi, czy można temu zapobiegać, czy taka ich uroda? No takie, tak mają. Marcinki, czyli astry, tak? I astry krzaczaste, o, wyglądają paskudnie. I nie dość, że obsychają, to jeszcze mączniak je. Przecież, jak to się mówi. No bywa i tak. Ale słuchajcie, są tak piękne, że mimo wszystko jest na to metoda, mianowicie taka, żeby sadzić przed nimi, no, znaczy z przodu, tak? Sadzić niższe marcinki, u których mniej widać ten dół właśnie taki obeschnięty, a jak nie marcinki, to sadzić inne rośliny, na przykład rośliny jednoroczne, mogą to być tużyca, aksamitki, a tużyca, albo ice tak, dance, super, tużyca ice dance, która jest zimozielona i wygląda fantastycznie, a zakrywa te właśnie zaschnięte łodygi. No ja mam wrażenie, że te wyższe astry nowoangielskie, nowobelgijskie, one jednak tak mocno nie chorują, ale to pewnie też dlatego, że one nie rosną w takim stłoczeniu, prawda? No bo te no nie chorują, ale jednak liście im brązowieją. To nie jest. No, to i nie ten jest wrzosolistny całkiem nieźle się trzyma, nie? Tak, tak. Też ładnie wygląda. Dobra. Czy jeszcze można przesadzać drzewa? Można. To jest właśnie najlepszy czas. No, jeśli masz na myśli drzewa liściaste, bo iglaków już bym raczej nie ruszała w tym momencie. Jeśli masz zamiar przesadzić iglaste drzewo, to możesz je przygotować do przesadzenia w przyszłym roku, czyli obkopać dookoła mniej więcej, zależy w jakim ono jest wieku, ale mniej więcej jakieś pół metra czy 30, jak jest mniejsze, 30 centymetrów od pnia i tam zrobić taki rowek dookoła, prawda, czyli korzenie wtedy przyciąć i zrobić rowek i do tego rowka nasypać torfu. I wytworzy się wtedy bryła korzeniowa i będzie łatwiej w przyszłym roku przesadzić. Natomiast teraz jest super czas, w sumie bardzo dobry, najlepszy na przesadzanie drzew i krzewów liściastych. Tych, które gubią liście na zimę. One, czyli zimozielonych nie. Czyli przesadzamy te, które gubią liście na zimę. One. Dobra, jak przechowywać wysiane w doniczkach byliny, zadołować w gruncie? No my nie dołujemy, bo jeżeli póki one jeszcze nie rozpoczęły, nie zaczęły kiełkować, no to nic nie jest, one mają przemarznąć, więc można tylko przed kotami, nie? Tak, tak, koniecznie przed kotami i przed ptakami. Słuchajcie, położyć jakąś kratkę, siatkę. Stroisz? No, po prostu, słuchajcie, kot ma to do siebie, że on czatuje na coś, na jakiś świeży piaseczek. Jemu się nasza kuweta z naszymi nasionami kojarzy z jego kuwetą, którą on robi siku i inne rzeczy. Więc on natychmiast tam pójdzie i będzie wygrzebywał dziurę. No to tak jest. To trzeba tylko ochronić. Natomiast nie w żaden inny sposób nie ocieplać, bo właśnie one te nasiona mają przemarznąć. Mam tak samo posadzony w tamtym roku bez, czy też go przyciąć na wiosnę? Tak. Tak. To znaczy, no chwila, jeżeli. Co to jest za bez? No właśnie, jeżeli przytniemy na wiosnę, no to straci. Bo może nie zakwitnie, ale. Jeśli mówisz o lilaku, to. No co tak, nie? Ale jeżeli jest młoda sadzonka, to i tak nie ma większego znaczenia, tak. A jeżeli chcemy, żeby była się rozkrzewiła, no to trzeba po prostu przyciąć. Dobra, słuchajcie, na razie nie ma więcej pytań, więc może idźmy dalej z pracami ogrodniczymi. Dobra. Czyli mamy listopad i właśnie był temat szykowania, tak jak na początku, trochę wcześniej powiedziałaś, że w listopadzie szykujemy się do okrywania roślin, jeszcze nie zaczynamy tego robić, ale zbieramy materiały i ja powiedziałam, co to jest stroisz, ale nie powiedziałyśmy, gdzie go można kupić, bo no, to może być wyzwanie dla niektórych z Was.
Na pewno w leśnictwach sprzedają gałązki, bo oni tam robią różne wycinki, więc tam można popytać. Kiedyś można było poprosić sprzedawców choinek, no ale to już tak dopiero oni startują gdzieś w połowie listopada albo pod koniec listopada. No ale teraz się tak trochę wycwanili i oni, bo ludzie to brali na stroiki, kupowali na stroiki i oni teraz sobie każą za to słono płacić, ale gdzie jeszcze ewentualnie? Czasami nawet na takich targach panie stoją i sprzedają właśnie dosyć tanio i gałązki igliste. I naprawdę warto stroisz mieć właśnie nie tylko do osłaniania roślin skalnych, o których wcześniej mówiłyśmy, ale też właśnie do okrywania roślin cebulowych. I czasem ten stroisz to dopiero sięgniecie po niego tak w ogóle, nie wiem, w lutym. Dopiero jak już właśnie zrobią się takie cieplejsze dni, słoneczne, bardzo ostro lubi słoneczko przypiekać i wtedy rośliny cebulowe ruszają, no a noce są z powrotem mroźne, więc wtedy właśnie warto okryć stroiszem. U nas serca stroiszu zawsze leży No przy zawsze tak. ogrodzie skalnym, taka większa W planerze kupka. w pierwszym tygodniu listopada tutaj piszemy o tym, żeby zrobić sobie spis roślin, które koniecznie trzeba okryć. I to jest, słuchajcie, bardzo ważne, bo faktycznie można coś pominąć i o czymś zapomnieć, szczególnie jak to coś straciliście, a teraz już praktycznie straciło, ale jeszcze macie świeżą pamięć i jeszcze zczaicie, że coś tam albo Tak. jest delikatniejsze, albo było niedawno sadzone, a w tym roku powiedzmy, albo no zaleca się, żeby daną roślinę okrywać na przykład 2-3 lata po posadzeniu, tak jak jest w przypadku klonów palmowych. Przez pierwsze kilka lat uprawy je okrywamy, my naszych już nie okrywamy, bo osiągnęły dorosłość i są odporne, ale faktycznie na początku trzeba było okrywać. Więc koniecznie weźcie coś do notowania. Możecie używać oczywiście naszych podkładek z notatnikami, z listą zadań i notować. Później przepiszcie to sobie do planera, żeby tego nie zgubić i nie zapomnieć o tym, ale albo w ogóle możecie mieć zeszyt. Przecież niekoniecznie musicie mieć Tak. od razu nasz planer. Możecie sobie robić notatki też w zwykłym zeszycie, tylko po prostu pamiętajcie, żeby to zrobić. Jeżeli chodzi o dzielenie bylin właśnie i rozmnażanie ich, to teraz jest już dosyć późno i tylko konwalie, nie? Można by było wykopać, podzielić i posadzić. Przepraszam. Natomiast to, co mówiłam wcześniej, możecie sobie wykopać do podziału byliny, przechowywać je w jakimś takim chłodnym, ale nie bardzo chłodnym miejscu, czyli takim, no najlepiej, żeby było W granicach 0 stopni, tak, tak? w jakiejś takiej piwniczce, bo słuchajcie, już powiedzmy w lutym, na początku marca już możecie sobie dzielić te bylinki i sadzić je do doniczek i po prostu przyspieszyć sobie to ukorzenianie się ich i właśnie dzięki temu zaoszczędzić sporo czasu wiosną, taką wiosną typu marzec, kwiecień, prawda? Tak. A teraz już to by było ryzykowne je dzielić, więc w ten sposób możecie jakby sobie rozłożyć te prace na W raty. ten sposób jest cenny, zwłaszcza wtedy, kiedy chcecie więcej, potrzebujecie więcej sadzonek jakiejś rośliny, na przykład chcecie zadarnić jakiś kawałek, nie wiem, bodziszkiem, prawda, czy albo chcecie mieć duże jakieś takie kępy floksa, powiedzmy, wiechowatego, no to właśnie warto wykopać, przechować w piwnicy i zimą podzielić i mieć już potem gotowe sadzonki na wiosnę. Słuchajcie, jak już opadną wszystkie liście, to warto by było zrobić kilka takich oprysków i to nie musicie używać od razu ciężkiej chemii. Możecie opryskać wiele roślin preparatem olejowym, żeby zabić mszyce, ale on też działa na inne szkodniki, prawda? Na jaja, zakleja, także Tak. i to jest taka metoda ekologiczna, chociaż oczywiście zakleja też tych pożytecznych owadów, jaja czy jakieś tam formy przetrwalnikowe, jak to mówią, no ale dzięki temu, że
zrobicie teraz ten oprysk, no to w przyszłym sezonie będzie dużo mniej tych szkodników, więc dużo mniej chemii wylejecie. Możecie uratować w ten sposób na przykład piękne świerki, te srebrzyste. Możecie uratować świerki pospolite, chociaż one są mniej podatne na tą zieloną mszycę świerkową, ale najbardziej właśnie zagrożone są świerki srebrzyste. Także to warto zrobić, tylko tego nie robimy ani jak jest za zimno, ani jak jest za ciepło. Trzeba sobie przeczytać, tam około 10 chyba stopni powinna tak, być, nie? Tak. Temperatura. Ale przeczytać na instrukcji na danym preparacie. I ogólnie w jakieś takie w miarę pogodne dni robimy te opryski, no też żeby nam deszcz nie zmył wszystkiego, prawda? Ja tutaj sobie wynotowałam miedzianem na kędzie żabość liści. To jest coś, czego ja nigdy jeszcze nie zrobiłam w mojej biednej brzoskwini. No i mam właśnie taką pokrakę przez to. Więc w tym roku zrobię. I właśnie będę robić oprysk. Koniecznie trzeba to zrobić właśnie wtedy, kiedy gałązki są gołe i bardzo, bardzo dokładnie opryskać brzoskwinie, morele, nektaryny miedzianem lub sylitem. I tak, żeby po prostu ta ciecz spływała z tego drzewka. Już kapała wręcz. Kapała, no. Tak. Jak wam zostanie tego roztworu jeszcze trochę, to każde drzewko, które jest dookoła, w pobliżu tej brzoskwini, też możecie popryskać. Mhm. Dlatego, że ten szkodnik, ta kędzierzawość liści brzoskwini, on siedzi w zagłębieniach kory, właśnie tam, gdzie są pąki, na pąkach, bo potem, kiedy to się już pojawi i te liście będą takie pomarszczone, no to żaden oprysk już nie pomoże. To musi być zrobione teraz i powtórzone wczesną wiosną. Mhm. Dobra, i jeszcze tutaj miałam wynotowane, że mocznikiem możemy też przeciwko chorobom grzybowym, takim 5-procentowym, też zrobić oprysk, nie? Tak, ale mocznikiem możecie popryskać liście, które właśnie leżą pod drzewami, tak? Czy na przykład jeśli już zgrabiliście i macie je na stercie, to trzeba, ponieważ w tych to trzeba mocznikiem spryskać. Dlatego, że tam są różne właśnie też zarodniki chorób a poza tym chodzi o to też, żeby szybciej te liście się przekompostowały. W ogóle, jeżeli dajecie liście na pryzmę kompostową i macie ich bardzo dużo, to dobrze by było je albo jakimiś częściami zielonymi, ale teraz już jest ciężko o części zielone. Ale raczej. Chociaż ziemią. Na przykład trawą, jeżeli kosicie. Warstwami ziemi. Albo chociaż warstwami ziemi, no żeby to po prostu przyspieszyć. I też właśnie pryskać tym mocznikiem. Czy można przechować szkarni w zimie wszystkie byliny w doniczkach, które nie chcemy sadzić teraz, tylko na wiosnę? No najlepiej jest je po prostu zadołować, no bo słuchajcie, szklarnia, ona wiele zimą nie ochroni, jak przyjdzie minus 20, nie? Więc jeżeli te bryły korzeniowe będą stały po prostu, te doniczki będą stały na ziemi, no to ten mróz tak czy śmak zaatakuje, bo zakładam, że nie macie ogrzewanych szklarni, a nawet jak macie, no raczej nie macie ogrzewanych. Ale nie mogły, nawet gdybyście mieli, to w szklarni ogrzewanej nie można trzymać no tak, roślin, które są bylin, naszych bylin tych popularnych, ogrodowych, bo słuchajcie, one muszą przeżyć okres schłodzenia. To nie jest tak, że one, że weźmiecie je do jakichś lepszych warunków, bo wtedy wy dajecie im zły sygnał. Mhm. Roślina myśli sobie, aha, zrobiło się ciepło, no to już dawaj, teraz się budzę do życia, jest połowa lutego, no bez sensu, tak? No, bardzo bez sensu. Jeśli macie szklarnię, znaczy chcecie przechować w szklarni byliny, które macie w doniczkach, to trzeba je koniecznie również zadołować, czyli po prostu albo zakopać doniczki do ziemi, tak? Albo jeśli nie macie w szklarni, bo i tak może być, nie macie w szklarni ziemi, to wtedy musicie przynieść ziemię do szklarni i ustawić doniczki i obsypać te doniczki ziemią, żeby zrobić taki kopczyk, żeby do korzeni nie miał dostępu mróz. Mhm. O to chodzi. Czy aktynidię ciąć zimą? Jak najbardziej zimą. Można aktynidię ciąć nawet w listopadzie i w grudniu,
A ostatni dzwonek to jest luty. Bo ona dosyć szybko zaczyna ruszać, podobnie jak winorośl, i po i prostu będzie płakać. Jest filmik nasz na YouTube, jak tniemy aktinidię. Polecam do obejrzenia sobie. Właśnie cięcie zimowe. Co zrobić z sansewilą? Stoi jeszcze na dworze i pięknie kwitnie. No to niech będzie, ale trzeba ją przed mrozem, przed przymrozkiem zabrać. Czy dobrze zrozumiałam, że teraz to nie jest najlepszy termin do przesadzania bukszpanów i sadzenia? Do sadzenia jest dobry, do przesadzania, szczególnie jeżeli jest to duży krzew, nie do końca. Bo pamiętajcie, że te rośliny nie zasypiają w taki głęboki, nie zapadają w taki głęboki sen. I teraz jakby przesadzając je, uszkadzamy im korzenie. I dlatego my proponujemy Wam, żebyście poczekali już z tymi zadaniami do wiosny po prostu, kiedy będzie ziemia trochę, kiedy nie będzie takiego ryzyka mrozów, bo to mogłoby się źle skończyć dla tych bukszpanów. I to też nie tylko chodzi o mrozy, ale one by mogły, bo one nie będą miały jak pobierać wody, tak? Bo będą miały uszkodzone te korzenie. I rośliny zimozielone, takie jak na przykład bukszpan czy rododendron, one bardzo cierpią zimą z powodu wysuszających wiatrów, kiedy one nie nadążają pobierać wody z podłoża, bo na przykład ziemia jest zamarznięta, a jeszcze jakby miały teraz uszkodzone korzenie, to oczywiście, jeżeli będzie się tak utrzymywała pogoda, jak teraz jest, to te korzonki sobie tam będą pracowały, tak? Cały czas pod ziemią i rośliny się jeszcze będą ukorzeniać, ale mimo wszystko, jeżeli byłby to duży krzew, a nie mamy wpływu na pogodę i nie wiemy, jaka będzie, to właśnie taka susza fizjologiczna może nastąpić, po prostu nie będą miały jak pobrać wody. Czy jako stroisz można wykorzystać gałęzie jałowca? Tak, można. Tak. A czy można bukietowe hortensje sadzić? W ogóle wszystkie rośliny z doniczek można sadzić. Czy można teraz podzielić trawy ozdobne? Nie, absolutnie tego nie robimy jesienią, to robimy wiosną. Czy sąsiedztwo hortensje, bergeny i rozchodniki na rabacie płóciennistej to dobry wybór? Hortensje, bergena i rozchodniki na rabacie płóciennistej. Hortensje i bergenia tak, natomiast rozchodniki lubią słońce. O, super. A my mamy migdałka, pryskamy go miedzianem, jak pąki już ma nabrzmiałe i w ogóle nie choruje, a tak to strasznie chorował. No właśnie, ten moment nabrzmiałych pąków to jest termin na drugi oprysk, na miedzian, ale trzeba się jakby streszczać i wyczuć ten moment, żeby one nie pękły. No bo jak pęknie pąk, to ta zaraza wejdzie do środka. Czy ten oprysk na brzoskwinie zastosować też na inne pestkowe? Śliwy, czereśnie, wiśnie? Jak najbardziej, tak. Mhm. Zmarniał migdałek, czy mogę posadzić drugi w tym samym miejscu? No bo teraz pytanie, czemu zmarniał, ale raczej ryzykowne. A jak przechowujecie wszystkie rośliny w szkółce jakoś i okrywacie, czy zabieracie wszystkie do jakiegoś pomieszczenia? No już na ten temat była mowa. Musiałybyśmy jakieś hale 30 tysięcy za domek zabrać. Nie zabieramy. My po prostu, słuchajcie, nakrywamy włókniną, ale to głównie po to, żeby one, bo to są doniczki, prawda? I z boków przysypujemy te doniczki trocinami, a w tym roku w ogóle mało co okrywałyśmy i bardzo delikatnie, no bo po prostu, miałyśmy przeczucie, że będzie łagodna zima. Filmik super o cięciu aktinidii. Dzięki, super, cieszymy się bardzo, że nasze filmiki są przydatne. Czy mogę przesadzić rozchodnika? Tak, tylko nie dzielić. Chorują malwy, są takie rdzawe kropki na liściach. Schną liście, nie mogę sobie z tym poradzić, czym to opryskać. Przepraszam, że się śmieję, bo to nie jest... Nie poradzisz sobie. Nie poradzisz, bo to po prostu tak jest. I choroba przypisana do malwy. To tak jak mączniak na floksach wiechowatych, chociaż jeszcze tutaj można działać opryskami, ale tak samo jak właśnie to takie czernienie astrów, marcinków, tak po prostu malwa ma zawsze to rdzę i to tak będzie. Czy okrywacie rododendrony jakimiś parawanami na zimę, bo my tak. My nie okrywamy, no chyba, że jest strasznie zaczyna wiać, widzimy, że liście się w rurki
wiały, mają sucho, daje im w kość, to wtedy tak. Ale my mamy już, pamiętajcie, nasze rododendrony mają 16 lat, są duże. Rosną koło siebie i... I się chronią, i się chronią w takim wzajemnie. Dosyć zacisznym miejscu też. Tak. Z jednej strony są świerki, jest altana, więc tam też takich wietrzysk nie ma. Ale trzeba parawany, tam gdzie są rododendrony narażone na wiatr i na ostre słońce, trzeba parawany. To okrywanie roślin w szkółce musi Wam zająć chyba z tydzień, no nawet dłużej, nawet dłużej. Dlatego właśnie wcześniej opowiadałyśmy o tej przygodzie, że okryłyśmy, zakopczykowałyśmy róże, zabezpieczyłyśmy je trocinami, zrobiliśmy taki typowy kopiec do przechowywania, no i właśnie to było trochę za szybko i wlazła nam mysz i po prostu, słuchajcie, z 300 róż zostały dwie. Każda jedna róża została wyciągnięta i przerobiona na takie zrębki i ona sobie z tego zrobiła, z tych wszystkich nasadzonych róż, zrobiła sobie bardzo taką przyjemną norkę, bo myśmy to potem znalazły wiosną, no i dwie róże zostały, dlatego w tym roku w naszej szkółce nie było sadzonych róż, bo wszystkie zostały zjedzone. Czemu forsycja słabo kwitnie? No jeżeli jest stara, no to dlatego, bo jest niecięta. Albo jest cięta. Albo nie jest stara. Tak, albo może jest cięta wiosną, no chwileczkę. Mhm. Bo forsycję tniemy po kwitnieniu. I trzeba ją co roku ciąć, ścinać minimum 1/3 gałązek, znaczy długości gałązek, a nawet 50% połowy gałązek, połowy długości gałązek. Czy mogę podlać jeszcze glebę środkiem na larwy opuchlaków bądź nicieniami? Na nicienie już jest za zimno. Nicienie powinno być kilkanaście, w ogóle w tym roku praktycznie nie było kiedy zrobić oprysku tymi nicieniami, bo w ogóle z opuchlakiem jest koszmarny problem, o tym nawet w szkółkarstwie czytałyśmy i z innymi ogrodnikami rozmawiamy. Opuchlak się przekwalifikował i kiedyś był szkodnikiem roślin takich kwasolubnych typu rododendrony, a teraz stał się bardzo uniwersalny. Nie wiem czemu, ktoś powiedział, że on jest po prostu strasznie głodny i on teraz już je wszystko i faktycznie jest z nim problem i prędzej czy później on wchodzi do ogrodu. I te nicienie z tego, co wiemy i z tego, co czytałyśmy i z tego, co rozmawiałyśmy też z dużymi szkółkarzami, są bardzo skuteczne, ale z nimi jest taki problem, że ciężko jest je zaaplikować, no bo trzeba jakby cały czas mieszać to, nie wiem, ten ciecz, tą wodę po prostu, żeby one nie opadły na dno, no i wybrać porę tego oprysku. Tam właśnie musi być kilkanaście chyba stopni w nocy, tak. Nie może być upał. Najlepiej by było, żeby była dosyć spora wilgotność podłoża, żeby one nie... Czyli podłoże musi być wilgotne. Tak, nie wyschły. Czyli no, ziemia w ogrodzie, powiedzmy, musi być wilgotna i tam jest jeszcze parę takich innych podlać przed punktów. Podlaniem i natomiast potem po podlaniu. Środek na larwy opuchlaków to jest w tej chwili, ja w ogóle nie wiem, czy jeszcze jakiś jest larwanem. Środek. Nie, larwanem nie, to jest właśnie nicienie. Nicienie, a tak. Wcześniej był durzban, ale go wycofali chyba. To jest bardzo silna chemia, ja w ogóle nie wiem, czy go można tak po prostu byle gdzie kupić. I też właśnie czytałyśmy o tym, że właściwie teraz tylko chyba ten larwalem, ale to bym musiała sprawdzić, bo to do szkółkarstwa bym musiała zajrzeć, jak to tam było. Możecie poszukać w tym, w internecie jest na ten temat no, na pewno. Kilka doniesień. Czy trociny muszą być z konkretnych drzew? Ciężko jest najczęściej jakoś tam mieć z konkretnych drzew. Z doświadczenia mogę tylko doradzić. To są drzewa iglaste. Najczęściej i to nic nie szkodzi, ale chciałam powiedzieć, żebyście uważali, żeby to nie była jakaś taka stara pryzma, tam kilkuletnia tych trocin. Raczej lepiej by było, żeby była świeża, bo myśmy kiedyś kupili taką starą i po prostu było mnóstwo larw chrabąszcza majowego. Tak. I myśmy te pędraki po prostu słoikami z tego wybierali. Pomijam fakt, że zagonilibyśmy sobie po prostu w całej szkółce tego chrabąszcza. To jeszcze po prostu jest wielkie, obrzydliwe te pędraki były i wybieranie tego. Po prostu musieliśmy przesiewać w ogóle całe te trociny.
Dobra, dobra. Jakie plany na to powiększenie ogrodu? O co chodzi? Ha, ha, ha. Niespodzianka, niespodzianka. Proszę nas śledzić. Mamy rozmach, mamy dużo roślin na matecznikach, mamy dużo roślin w szkółce i będziemy się Mamy powiększać. pomysły. A chodzi, to tak już zdradzę może ten... Uchylę rąbka tajemnicy, mianowicie na dole w naszym ogrodzie, to już trąbimy o tym od dawna, jest dosyć dużo cienia. Teraz się, no bo po prostu nasze drzewa się rozrosły i rabaty bylinowe, które miałyśmy na dole, właśnie w tej dolnej części, no już tam dużo bylin się źle czuje, więc więcej nie powiem. Wszyscy działam we wrześniu, budleje przeżyją, jak im pomóc. Czy przeżyją, tak? I jak im pomóc? Budleja jest dosyć żywotna, wbrew, z jednej strony jest delikatna, bo może przemarznąć, ale znamy przypadki budlei, na przykład bardzo drastycznie ściętej, takiej niezadbanej i ona odbija. No, na razie nic bym nie robiła z nią, do wiosny czekamy, a wiosną krótko ściąć. No ale jak się zrobi chłodno, to a nie, no okryć przede trzeba, wszystkim nie? kopczykiem, tak, no to budleja obowiązkowo, wszystko jedno, czy jest młoda, czy jest stara, każdej zimy, to jest właśnie roślina, którą powinniście mieć. Na liście, też, w planerze. Tak, na liście do okrycia. Zresztą tak my jak, tu oczywiście piszemy, tak jak róże. Jakie rośliny, chyba w trzecim tygodniu listopada, tak mi się wydaje właśnie, co że możemy, należy. Tak, które są delikatne i na pewno je trzeba okryć. Okryć. Czy drutowce zaszkodzą roślinom? No, jeżeli jest jakiś super wysyp, no to mogą zaszkodzić, bo one uszkadzają korzenie, ale ogólnie raczej to nie jest jakiś tam taki wielki problem. Chyba jest środek jak pedrakol. Coś tam o tym pedrakolu też czytałam, ale nie wiem, czy on jest taki skuteczny. Czy kaczki już odleciały, czy dalej tańczą? Ciągle mamy kaczki. Nie ma już ich tak wiele, jak było wtedy, te 17 sztuk. Dzisiaj było trochę mniej, ale cały czas są i się tam awanturują u nas na naszym stawie. No przesadziliśmy teraz właśnie budleję, czy przeżyje zimę. No to przed chwilą odpowiedziałyśmy na to pytanie. Dobra. Już prawie godzinę nasz live trwa. Czas strasznie szybko płynie. W ogóle bardzo. Dziękujemy Wam bardzo, że w taki dzień jak dzisiaj jesteście z nami. Początkowo miałyśmy zrobić live w piątek wieczorem, ale jakoś tak miałyśmy przeczucie, że te cmentarze będą zamknięte i to byłby gorszy termin moim zdaniem. Stwierdziłyśmy, że zrobimy jednak 1 listopada w niedzielę, no i się niewiele pomyliłyśmy, bo właśnie tak się stało. I żeby Wam osłodzić, że tak powiem, i oderwać Wasze myśli trochę od tego, no to fajnie jest się spotkać i pogadać sobie o roślinach. Przesadziłam zawilce japońskie we wrześniu, czy mają szansę przeżyć, jak je zabezpieczyć? Wszystkie przesadzane rośliny, jeżeli się boicie, że zmarzną, po prostu kopczykować. Ale właśnie wtedy, gdy zrobi się chłodno. Czy to normalne, że gałązki tu i brązowieją? O tym w ogóle będzie chyba oddzielny spacerek po ogrodzie, bo mamy już tyle fajnych przykładów o iglakach. Ale krótko powiedzmy, że to normalne, jeśli brązowieją od środka, a nienormalne by było, gdyby brązowiały na samych końcach, czyli na zewnątrz. A szczegóły potem. Spacerku. Jak zabezpieczyć hibiskusa bylinowego? Teraz właśnie, że myśmy się pozbyły. Olbrzymiego mamuta miałyśmy. Ogromny kwitł. Nie, pierwsze lata było w porządku, wyglądał ładnie, tylko ale potem po prostu... w pierwszych latach przecież wykopywałyśmy i zanosiłyśmy a to dlatego! Do naszego, my na to mówimy chlewik, bo tam kiedyś chyba była świnka. Chyba była, mieszkała. No mamy taką piwniczkę zwaną chlewikiem i my tam różne rzeczy przechowujemy, ale właśnie od 3 lat chyba? Od kiedy wygląda tak brzydko? Stwierdziłyśmy, że nie będziemy wykopywać i niech sobie radzi. Sobie radzi. No i nie no i radzi tak, sobie. Wyrósł wielki kindybał i nie miał jednego kwiatka w tym roku. Już go nie ma. Czy pokażemy na wiosnę filmik z cięciem budlei? Możemy pokazać. Oczywiście krok po kroku cięcie budlei również jest w naszej książce Szkoła Cięcia o cięciu roślin ale ozdobnych. Pokażemy, ale pokażemy. Oczywiście. Ja pokazywałam w ogóle w tym roku
ale chyba na story na Instagramie, jak ja tnę. Jak rozmnożyć świecznicę? Świecznicę plus kwitę. W dwojaki sposób, przez podział, ale to już wiosną, zostawcie to do wiosny. A można, bo na przykład na naszej świecznicy jest pełno nasion w tej chwili. No właśnie, to już wspominałaś, tak, że z siewu będziemy rąbać to. Słuchajcie, to jest fascynujące zajęcie, dlatego że mogą wam wyjść sadzonki bardzo różne. Jedne o zielonych liściach, drugie nawet o bordowych się mogą zdarzyć. Także spróbujcie i wysiewajcie teraz na zimę, przed zimą. O. Basia pisze, dziękuję za odpowiedzi, planer jest świetny, szkoła cięcia również i czekam z niecierpliwością na drugą część. Dzięki, cieszymy się bardzo, że nasze książki są przydatne. No i szkoła cięcia 2 powstaje, jeszcze na razie tempa nie zagęściłyśmy ruchu. Ale, no, ale teraz niech tylko spadnie pierwszy śnieg. Pierwsze rysunki już zamawiamy. Przyspieszenia, teraz opracowujemy projekty rysunku. Mają panie klon tatarski, czy jak go pielęgnować? My klonu tatarskiego nie mamy u siebie w ogrodzie, ale no, nie będę się wypowiadać, bo nie mam doświadczenia w uprawie. Przesadziłam sosanki w październiku, czy na wiosnę zakwitną. Sosanki, no... Tak. Jeżeli przeżyją to przesadzenie, to zakwitną, aczkolwiek one nie są roślinami, które lubią... Przesadzanie. Tak? Jeśli przesadziłaś z bryłą, wykopałaś dosyć dużą bryłę, to mają szansę. A jeśli sasanki mają palowy system korzeniowy, czyli jak to my mówimy, nie trzymają bryły, trudno utrzymać taką bryłę, no to różnie może być. Dobra, i słuchajcie, na koniec... Nasiona, z nasion sasanki. Na koniec jeszcze tutaj mam taką radę z planera też, żeby sobie założyć w połowie listopada albo w trzecim tygodniu listopada taki mini ogródek warzywny na parapecie. I w ogóle bardzo, bardzo fajny sposób, żeby mieć taką świeżą zieleninkę zimą. Teraz jest dobry czas, nie, żeby wykopać szczypiorek i później używać go sobie właśnie do tego ogródeczka i też można go w doniczkach no po prostu tak, powiedzmy, pędzić czy stopniowo brać do domu i pomyślcie właśnie o tym, żeby taką jakąś skrzynkę na którymś z parapetów umieścić i sobie, tylko żeby było jasno, bo no, najgorzej te rośliny cierpią właśnie na brak światła słonecznego zimą. Dobra, bardzo dziękujemy za wszystkie odpowiedzi. Super. My bardzo wam dziękujemy, że jesteście z nami. W ogóle, słuchajcie, pierwszy raz nam nie przerwało tego live. A może dlaczego? Dlatego, że do akcji wkroczył mąż Alicji, Łukasz, mój zięć. Może. I nam to wszystko I nam to jakoś ustawił, bo przecież my po prostu... Błądziłyśmy, znaczy ja nic, bo ja się... Każdy zięć jest twój ulubiony. Ciągle mówisz, że masz dwóch zięciów i każdy jest ulubiony. Jest ulubiony, tak. I nie mam z nimi żadnych konfliktów, żadnych. Dobra, super. No to muszę Łukaszowi powtórzyć, że się spisał. Dobra, słuchajcie, jeżeli macie jeszcze jakieś pytanie, no to teraz jest ostatni moment, żeby je zadać. Bardzo, bardzo dziękujemy. Następny spacerek. Nie wiem jeszcze, o czym będzie. O tym, co życie przyniesie. Co życie w ogrodzie przyniesie, o tym będzie. Natomiast te dwa ostatnie odcinki spacerku są, jeżeli nie widzieliście, no to bardzo polecamy, bo pokazujemy, jak nasz ogród wygląda jesienią, co się tam dzieje, jak pięknie przebarwiają się nie tylko drzewa i krzewy, ale też byliny, co jest bardzo, bardzo ważne w ogrodzie, żeby też piękne bylinki zdobiły do samego końca ogród. Dzięki, jesteście super, miłego wieczoru, dziękujemy bardzo wzajemnie, miłego wieczoru. Z planerkiem dopiero się zapoznaję. W ogóle myślimy, że następny live albo zrobimy taką może serię, jeszcze nie wiem, jaką to będzie miało formę, ale będziemy wam pokazywać, jak wyglądały przez ten rok. Jak wyglądał nasz planer, co myśmy wpisywały, co warto tam notować, jak z niego korzystać, bo po prostu on jest po to, żeby był narzędziem takim na co dzień do stosowania i do robienia waszych notatek. To jest bardzo ważne, żeby po prostu rzeczy wam nie uciekały. Różne dzięki za odpowiedzi. I kiedy będzie następne spotkanie? Następne spotkanie będzie to na pewno będzie za miesiąc, bo my teraz co miesiąc robimy na
przełomie miesięcy, czyli na przełomie listopada i grudnia. Jeszcze nie mamy daty konkretnej, ale właśnie wtedy omawiamy, co w nadchodzącym miesiącu jest do zrobienia. Czy ten spacerek o trawach doczeka jakiejś reanimacji? Nie wiem, bo nam się bardzo nie podobał, a teraz już nie ma sensu nagrywać spacerku o trawach, bo one już przekwitły. Natomiast jest wspaniały, to nie jest spacerek, ale filmik o trawach na naszym kanale YouTube, to znaczy dokładnie o miskantach, ale naprawdę warto go obejrzeć, także polecam. Świetne te spacerki, może teraz w Ścieżce Tajemniczej spacerek, tej do szkółki tam w Irysach, nie? Aha, tam. Tam się chyba mało co dzieje teraz. No zawsze możemy się coś tam dzieje. No. Widziałam zdjęcia z tamtej ścieżki, stare zdjęcia i kurczę, rewelacja. Słuchajcie, było tam tak pięknie, trzeba tam trochę to zadbać o to. I właśnie zadbać. To będziemy robić na wiosnę. I będziemy Wam wszystko po kolei pokazywać. To już obiecujemy. Dobra, słuchajcie, dziękujemy bardzo za spotkanie. Dziękujemy. Trzymajcie się ciepło, trzymajcie się zdrowo, nie dajcie się. Niech ogród będzie dla Was taką super ucieczką, oderwaniem myśli od tych wszystkich zawieruch, które teraz przez nasz kraj przechodzą i naprawdę trzymajmy się. Jesteśmy grupą trzymającą widły i w ogrodzie znajdujemy spokój i tego Wam serdecznie życzymy. I przede wszystkim dużo, dużo zdrowia. Do zobaczenia. Pa! Pa, pa, pa. Pa, pa, pa.